Dobry wieczór Wam wszystkim, moi drodzy, z tej strony Daniel Wojda. W każdą niedzielę o 21.15 mamy medytację. Dzisiaj będzie medytacja o dwóch bardzo ważnych rzeczach w życiu, bez których nie da się żyć i czasami korzystamy z jednej rzeczy, a czasami z tej drugiej. Jeśli oglądacie tę medytację nie na żywo, to przez 15 minut będzie wprowadzenie do medytacji. Możecie przesunąć, jeśli chcecie od razu słuchać medytacji. A teraz zapraszam do wprowadzenia, a później będziemy tłumaczyć, o czym jest Ewangelia. Witaj na medytacji online. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli to Twój pierwszy raz, teraz będziesz mógł usłyszeć krótkie wyjaśnienie, jak możesz modlić się razem z naszą medytacyjną wspólnotą. Jeśli jesteś tutaj systematycznie, na pewno już wiesz, jak to wygląda. Medytację Pisma Świętego rozpoczynamy zawsze o 21.30. Wcześniej trwa krótkie wprowadzenie do medytacji. W tym czasie przygotuj sobie miejsce, w którym chcesz medytować. Medytowanie przy komputerze jest bardzo trudne. Najlepszym miejscem jest wygodny fotel lub krzesło. Pamiętaj, żeby wyłączyć Facebook oraz inne strony internetowe, tak, żeby nic Ci nie przeszkadzało. Streaming medytacji jest także na YouTubie. Są tam lepsze warunki do medytowania. Link znajdziesz w opisie postu. Komentowanie filmiku zostaw na później. Będziemy to robić po zakończeniu medytacji. Przed medytacją możesz wyłączyć monitor. Do modlitwy wystarczy sam dźwięk. Możesz również przygasić światło lub zamknąć oczy. W trakcie medytacji nie musisz nic robić. Usiądź, zrelaksuj się i słuchaj delikatnej muzyki oraz słów prowadzącego. Po prostu pozwól sobie na przeżywanie tego, co rodzi się w Twoich myślach, wyobrażeniach i uczuciach. Duch Święty sam poprowadzi Twoją modlitwę. Możesz Mu zaufać. Nasza medytacja potrwa około 40 minut. Archiwalne medytacje znajdziesz na stronie internetowej www.medytacja.online. A teraz rozpoczynamy wprowadzenie do modlitwy. Medytacje prowadzą jezuici. Trochę się zastanawiałem, czy przy takiej pogodzie będą tu jakieś osoby dzisiaj na medytacji, no ale trochę jest nas tutaj dzisiaj, więc normalnie medytację robimy. Kto może, niech udostępni tę medytację, napiszcie koniecznie, skąd jesteście. Dzięki temu ktoś, kto polajkuje wasz komentarz, to jest znak, że będzie się modlił za was na początku medytacji. Polajkujcie, skomentujcie, kto może też, niech udostępni. I przeczytajmy fragment Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 15, to jest Ewangelia o synu marnotrawnym. Bardzo dobrze znana Ewangelia i dzisiaj pójdziemy trochę w taką stronę, gdzie myślę, jeszcze nie zdarzyło nam się na pewno na medytacjach online. Na pewno nie zdarzyło nam się tak medytować, więc posłuchajmy tego tekstu. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego:
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: co to ma znaczyć? Ten mu odrzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba było się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Moi drodzy, no to taka medytacja dzisiaj będzie, przepraszam bardzo, taka Ewangelia. Kto jest na Facebooku, to jest przy aplikacji taki obejrzyj ze znajomymi, więc można kliknąć ten fioletowy guziczek obejrzyj ze znajomymi i w ten sposób zaprosić znajomych do naszej wspólnej medytacji. Bardzo zapraszam, żebyśmy to teraz zrobili, kto oczywiście jest chętny. A co będzie na naszej medytacji? Moi drodzy, bardzo często w interpretowaniu nad tą medytacją idziemy w taki kierunek, czy ja jestem ten syn pogubiony, który coś zgubił, czy jestem ten syn drugi, który jest taki zazdrosny. Więc więcej osób pobożnych, takich kościelnych, wchodzi w takie myślenie, no że ja jednak jestem tym starszym synem, dlatego że się obrażam na te osoby, czy właściwie na Pana Boga się obrażam, dlatego że On tak dobrze traktuje tych, którzy tak grzeszą. Natomiast nie to jest największym problemem tego starszego brata, ale to, że on wszedł w mentalność niewolnika. Czyli taka mentalność, że ja coś robię, wykonuję medytacje, modlitwy, chodzę na różne akcje religijne, ale to mi nie daje takiego głębokiego życia, to mi nie daje wolności, tylko jest jakiś rodzaj w tym przymusu i konieczności. Czegoś takiego, co ja robię i może na chwilę mi podbija jakoś emocje, zadowala mnie, ale gdzieś w środku jest takie przekonanie, że ja nie mam życia w swoich rękach tak, jak bardzo bym chciał, czyli tak jak niewolnik. Dużo rzeczy może robić, nawet przyjemnych i fajnych, ale nie mam życia w swoich rękach, nie mam tego życia. I teraz pytanie, czy ja przypadkiem w takie myślenie nie wchodzę? Mówię tutaj bardziej o tym, bo wydaje mi się, że akurat w tym naszym środowisku może być. Nie musi być, ale może być bliżej w takie miejsce. I teraz chciałbym, żebyśmy na tej medytacji bardzo, bardzo wyjątkowo, niezależnie od tego, czy... Bo może jestem takim synem, który pogubił się gdzieś i jest gdzieś daleko od ojca i wraca w różnej sytuacji. Można się pogubić w relacjach z innymi osobami z mojej winy, bo popełniłem jakieś błędy, ale też z winy innych osób, bo mnie ludzie jakoś tak potraktowali i jestem zagubiony. Może ja jestem w relacji do Pana Boga w takiej dziwnej, że nie potrafię się odnaleźć i jestem zagubiony. Wszystko jedno. I teraz we wszystkich naszych zagubieniach, które mamy, takich nieokreśleniach, nie potrafię sobie poradzić z sytuacją, z którą jestem. To jest główny przymiot zagubienia. Przychodzę do Boga Ojca i widzę, że On czeka i jest zadowolony, czy właściwie lepsze słowo jest, ma nadzieję w oczach, patrząc na mnie. I poczujmy te dwie ręce, o których mówiłem na zaprawie. Po prawej stronie delikatna, mała, kobieca, czuła dłoń, a po lewej stronie ta męska, twarda, silna ręka. Tu jest ta decyzyjna,
a tu jest ta wrażliwa. I warto sobie zadać takie pytanie, ale dopiero wtedy, jak ja poczuję te dłonie na sobie, która jest w tym momencie mi bardziej potrzebna, która mnie bardziej karmi, ta dłoń. To można wyczuć emocjonalnie i teraz w zależności od tego, która dłoń, powiedzmy, więcej we mnie pracuje, to można przypuszczać, że w taki sposób Bóg będzie chciał łapać kontakt z moją częścią silną albo z moją częścią delikatną we mnie i już to robi, już pracuje w taki sposób. A ja teraz świadomie mogę zacząć współpracować z tym, jak Bóg czy delikatnie, czy stanowczo w moim życiu działa. Czyli dopuszczać Boże działanie bazujące na delikatności, wrażliwości i takim wpatrzeniu w duszę moją, albo konkret działanie, decyzje, z czegoś się rozliczamy, coś podejmujemy, albo po prostu wchodzimy w modlitwę, w czułość. Co komu Pan Bóg robi, to mu robi. Tego nie można wymyśleć, które jest lepsze dla mnie. To może się okazać w medytacji, że ja zauważam, aha, to jest ten element. I tyle prowadzonej modlitwy będzie tak naprawdę. Dlatego, że powiem tak, to musi być wasza modlitwa, a nie modlitwa, która jest cały czas poprowadzona. Więc jak zobaczę którąś część mnie bardzo mocno zaangażowaną w tą, to znaczy, że potem robię coś takiego: Duchu Święty, poprowadź mnie. Pozwalam, żeby po prostu Duch poprowadził to wszystko, co jest we mnie, i daję mu dużą taką lekkość. Dzisiaj zróbmy tak, że dużą taką lekkość, czy duży kredyt zaufania do Pana Boga wpuśćmy w czasie tej medytacji. Tak to, moi drodzy, będzie wyglądało. Teraz przeczytam jeszcze raz fragment tej Ewangelii. W tym czasie kto jeszcze nie udostępnił, może udostępnić tę medytację. Usiądźcie sobie w takim miejscu, które będzie sprzyjało modlitwie, w takim miejscu, które będzie pomagało wam się modlić. I jeśli możecie, to przygaście światło. Pamiętajcie, że pozycja leżąca nie sprzyja medytowaniu. Od kilku osób już słyszałem, że ta informacja się przydaje, więc mówię jeszcze raz, szczególnie tym osobom, które są z nami pierwszy raz na medytacjach online. Najlepiej się medytuje w cichym miejscu, ale na siedząco jednak. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje polo, żeby mógł pasć świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niemu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ
Ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Przed rozpoczęciem modlitwy przez chwilkę pomyśl o tym, że będziesz rozmawiać z Bogiem. Pomyśl o tym, że to spotkanie z Bogiem, a nie zwykła medytacja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, proszę Cię, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie do służby i chwały Twojego boskiego majestatu. Powierzam Ci, Panie, teraz moją modlitwę. Zawierzam ją Tobie. Proszę Cię, aby Twój Duch poprowadził mnie. Daję Ci zupełną swobodę do tego, żebyś mnie poprowadził. Poprowadził mnie tam, dokąd Ty chcesz. Daję Ci, Panie, teraz moją wolność. Powierz Bogu teraz swoją modlitwę.
Powierzam Ci, Panie, nas wszystkich, którzy teraz zwracają się do Ciebie. Powierzam Ci, Panie, wszystkich na całym świecie. Proszę Cię, udziel naszej wspólnocie Twojego Ducha. Udziel, Panie, teraz naszej wspólnocie, którą Ty powołałeś, Twojego Ducha. Poprowadź nas tam, dokąd Ty chcesz. Proszę Cię, Panie, teraz za tą osobę, za którą ja dzisiaj się modlę. I za te wszystkie osoby, które będą kiedykolwiek modlić się, Ty udziel im swojego Ducha. Poprowadź ich według swojego silnego Ducha. Na dzisiejszej modlitwie proszę Cię, Panie, abyś pokazał mi, czy Ty zapraszasz mnie do współpracy z moją wrażliwą częścią, czy zapraszasz mnie do współpracy z moją stanowczą i rzeczową częścią mnie. Pokaż, Panie, z jaką częścią mnie Ty chcesz współpracować. Przy zamkniętych oczach wyobraź sobie, że właśnie wracasz do Ojca jak zagubiony syn. Idziesz do Niego. W myślach szykujesz się na spotkanie. Popatrz na to, jak jesteś ubrany, co jest w Twojej głowie przed przyjściem do Ojca.
pomyśl o swoim zagubieniu, o sytuacji, w której teraz jesteś lub byłeś, o czymś, z czym sobie nie radzisz, co zawaliłeś. Wyobraź sobie teraz ojca, który stoi i wyraźnie na ciebie czeka. Na jego twarzy nie ma wyrzutu. Ojciec stoi w milczeniu, z nadzieją na twarzy. Co czujesz, widząc jego twarz? Klęknij teraz przed ojcem i przytul się do niego. Powiedz mu o zagubieniu, którego doświadczasz. Opowiedz mu dokładnie to wszystko, co przychodzi ci na myśl.
Poczuj teraz, jak Ojciec kładzie na Twoim prawym ramieniu delikatną małą dłoń. Postaraj się nawiązać kontakt z tą delikatną, małą, ciepłą i czułą dłonią. A teraz poczuj na swoim lewym ramieniu cięższą, dużą, męską dłoń. Poczuj siłę tej dłoni. Która z dłoni Boga jest Ci teraz bardziej potrzebna, za którą teraz bardziej tęsknisz? Być może przed jedną z tych dłoni uciekałeś przez całe życie. Być może z jakąś z nich nigdy nie nawiązałeś kontaktu.
Skup teraz swoją uwagę na Bożej dłoni, której bardziej potrzebujesz. Będąc przy Ojcu, pozwól sobie na przeżywanie dotyku tej dłoni, do której jest Ci teraz bliżej. Bóg od zawsze w Twoim życiu działa przez obie swoje ręce. Pomyśl, w jaki sposób teraz Bóg działa, pracując w Twoim życiu tą dłonią, której bardziej potrzebujesz.
co w Twoim życiu teraz reprezentuje tę Jego dłoń? Pomyśl, w jaki sposób możesz konkretnie współpracować z tą działającą Bożą dłonią. Co ty konkretnie możesz zrobić?
koniec tej modlitwy porozmawiaj z Bogiem bardzo szczerze o tym, co jest teraz w Twoim wnętrzu. Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum i wolę mą całą.
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to, Panie, oddaję, Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, więc dotarliśmy do końca medytacji. Teraz jest czas na słowo życia, czyli jedno zdanie, które jest esencją tej medytacji, którą właśnie zrobiliśmy. Zapiszmy sobie to gdzieś, a po chwili przerwy będzie takie ogłoszenie dla osób młodszych i tych osób młodszych, które znamy, więc zapraszam, żeby zostać jeszcze chwilę z nami. Do zobaczenia. Thank you.
Moi drodzy, a to ogłoszenie, które miało być, to jest takie, że są organizowane rekolekcje Szkoły Kontaktu z Bogiem, o których wam opowiadałem. Prowadzi je mój współbrat Mariusz. Rekolekcje ignacjańskie dla osób od 16 roku życia do 25, jeśli się nie mylę. I to są rekolekcje takie krótki fundament, 3,5 dnia od 16 kwietnia, jeśli ktoś z was jest zainteresowany w Kaliszu. Linki są pod wydarzeniami i na Facebooku, i na YouTubie, więc jeśli wy może łapiecie się i chcielibyście takie rekolekcje przeżyć, naprawdę coś genialnego, albo znacie kogoś, ktoś w waszych rodzinach jest, kto, dla kogo to może być ciekawe doświadczenie, tak żeby sprawdzić, czy to jest coś dla mnie, czy nie, a może akurat się trafi, że dla mnie, to warto w tym wziąć udział. Tyle z tych ogłoszeń. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy tworzą naszą pogłębiarkową ekipę, wszystkim, którzy pracują w tle, których jest bardzo dużo, którzy pomagają przy tłumaczeniach, modlitwie osłonowej, napisach, przesyle danych, YouTubie, Facebooku, tworzeniu treści i bardzo, bardzo wielu różnych elementów, na które składa się pogłębiarka. Więc wielkie brawa dla całego naszego zespołu. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten cały nasz zespół finansowo. Dzięki temu w sprzęt możemy po prostu cały czas się jakoś tam wzmacniać. I zapraszam też wszystkie osoby, które chcą jakoś z nami współpracować. Czasami jest tak, że ktoś ma jakiś genialny pomysł i z tych genialnych pomysłów często, znaczy nie wiem czy często, ale czasami jest tak, że korzystamy po prostu. Więc jak ktoś z was ma jakiś pomysł na coś ciekawego, to zapraszam, żeby do nas pisać. I chyba tyle z dzisiejszego wieczoru, a nie, to jest ogłoszenie, które zawsze mi ucieka. Refleksja na grupie medytacja.online. Na grupie Medytacja Online na Facebooku jest nasza grupa zamknięta. Jak ktoś jest pierwszy raz, to zaraz go wpuścimy na tę grupę i tam piszemy po prostu refleksje z naszej medytacji. Jak ktoś chce się podzielić, bardzo ważne to jest dla mnie, po prostu wiem, co dla was jest ważne, co jak Pan Bóg czego dotyka, czego nie dotyka. Więc każde napisanie tam wiadomości sprzyja jakości medytacji później. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i życzę dobrej nocy i Panem Bogiem.